Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Nigrum i zapraszam Was na 11 już odcinek z serii Zagrajmy w Hellblade Senua's Sacrifice. W poprzednim materiale udało nam się wyjść z ciemności i pokonaliśmy również bestię, która nas prześladowała w tamtych miejscach. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to serdecznie zachęcam, zapraszam do nadrobienia, jak i również zachęcam do wpadania na serwer Discord. Link macie oczywiście w opisie pod każdym odcinkiem z tej serii. Jeżeli seria Wam się podoba i chcecie wesprzeć kanał w rozwoju, to gorąco zachęcam do subskrypcji kanału. No i zobaczcie w ogóle po walce z tą bestią, jak ręka nam już mocno poczerniała, jak mocno zaczęła gnić, już całe ramię tak naprawdę nam gnije. I w ogóle też co zobaczyłam ciekawego między tym a poprzednim odcinkiem, bo ten nagrywam od razu po skończeniu poprzedniego, jak się przyjrzymy, ta cała zgnilizna, ona wręcz żyje, w pewnym sensie żyje, ona się porusza cały czas, tutaj pulsuje. Te żyły czarne pulsują na naszej ręce. Przyjrzyjcie się. Też bardzo ciekawy motyw, no, taki szczegół, ale naprawdę fajnie twórcy to po prostu dopracowali. Mamy dwie ścieżki. Tam mamy przejście i tutaj jest kolejne przejście i autozapis. Tam jest most, który musimy naprawić. Coś czuję, że to będzie już takie przejście ostateczne, więc może najpierw sprawdźmy to miejsce tutaj. Ogólnie głosy mówią, że zbliżamy się do końca. Co tutaj się wydarzy? Czy to będzie już finał? Przekonamy się. W każdym razie udało nam się odzyskać głowę Dilliona. The Northmen say the world will come to an end. They call this Ragnarok, the destiny of the gods. First, there will be a terrible winter, 3 years long. Then, mankind will turn on itself. Brothers will fight each other to the death, and people will forget what they owe their kindred. Times will be hard. Crimes will be great. It will be an age of axes and swords. The wind will blow through abandoned halls. Wolves will walk where children played. The world will fall into ruin. Okej, teraz co nieco o Ragnaroku. Już wcześniej też mieliśmy opowieści o Ragnaroku. Są schody na górę, sprawdźmy tu. Chcę najpierw sprawdzić, wiecie, poboczną ścieżkę, jeżeli tutaj takowa jest. Dokąd to nas zaprowadzi? A wydaje mi się, że tam musimy iść fabularnie, prawda? Czy nie? Czy może się pomyliłam? Czy może to jest właściwa ścieżka? Nie, patrzcie, tutaj jest ten most. Może z tej perspektywy musimy ułożyć sobie ten most. A no właśnie, z tej perspektywy. No i okej, wracamy. Ciekawa jestem, co z tą ręką. Ona nam tak mocno poczerniała. Defend yourself, stop them.
Kurde, no nie wierzę. Ło, ale to była ciężka walka. No, to była bardzo wymagająca walka. Bardzo dużo przeciwników w małym pomieszczeniu. Myślałam, że zginę po raz kolejny, ale jednak się nam udało przeżyć. Uff. Ale to jest dobre pytanie, które właśnie przed chwilą głosy nam zadały. Gdzie Hela trzyma duszę Dilliona? Jestem ciekawa, czy będziemy musieli walczyć. Czy będziemy musieli walczyć z Helą? Is it? Mother, you showed me how to see further. To see the hidden wonders in our world and explore new paths into the unknown. To lead so that others may follow, or to warn so that they may avoid. That is our gift and our duty. I'm not going to look away in fear anymore. Okej, musimy po raz kolejny naprawić most. W ogóle Serua spojrzała się na tę bramę. Jestem ciekawa, o co chodzi z tą bramą. The Northmen say the gods will fight their last battle at Ragnarok. Their watchmen will blow the horn that can be heard through the whole world. And Odin will speak with the severed head of Mimir, which gives him good counsel. The land of the giants will thunder with the sound of their army on the move. The gods will assemble. The dwarves will leave their stones. The frost giants will come from the east. The Midgard serpent will turn up the waves. Eagles will scream and tear at the corpses with their yellow beaks. The ship of the dead will set sail. Przypowieść o Ragnaroku. No dobra. Jestem ciekawa tego miejsca. Może na razie nie będę ruszać tej bramy. Pójdziemy sobie tutaj na górę. W ogóle filtr się zmienia, kiedy podchodzimy do tej bramy. Ja najpierw chcę przejść na górę i zobaczyć, czy damy radę stąd naprawić ten most. Okej, stąd niekoniecznie. Musimy wejść wyżej. Ale chętnie sprawdziłabym jeszcze tą bramę. Ewidentnie tam musimy się dostać, ale dokąd ta brama nas prowadzi? Tylko tak, to jeszcze nie wszystko. She has the sight. She can see their secrets.
To jeszcze nie wszystko, jeszcze nie mamy całego mostu. Widzicie tam, a tam jeszcze jedna brama była. To właśnie tam jest jeszcze jedna brama, ale most nie jest w całości złożony. A ja bym chętnie sprawdziła to miejsce. Mam nadzieję, że to nie jest żaden wybór zakończenia, ani nic takiego, że idziemy tu albo tu. Nie, to jest zamknięte w ogóle. Dobra. Skoro to jest zamknięte... No to nie. I tu jest kolejna brama. Tam jest kolejna iluzja, patrzcie na to. Ale świetna sprawa. Czyli takie iluzje, to nie tylko chodzi o most, ale mamy też różne przejścia. Świetne. Świetna sprawa. I pewnie przejdziemy jakoś z drugiej strony. O, idealnie. The Northmen say that at Ragnarok, the gods will face a ship full of their foes, which Loki has steered to Asgard. It carries the fire giants, the wolf that will eat the sun, and all kinds of dark creatures. Surt will join them with his sword of fire. The cliffs will crash, trolls will walk the land, men will tread the road to hell, and the heavens will split open. No, przypowieść Ragnaroku pachnie końcem, naprawdę pachnie finałem ogólnie tej gry. Nie wiem, czy tutaj nas... Zaraz, nie możemy tego otworzyć? To jakieś żarty. Jak nie możemy tego otworzyć? Dlaczego? Bez jaj, to którędy mamy się dostać? Ej, no bez jaj, nie? Że my się nie możemy tutaj dostać. Co, jakaś inna iluzja może? Może jakaś inna iluzja gdzieś. Nie no, ja nie wierzę, to nie może tak wyglądać. Coś mi tutaj nie gra. A może wyżej musimy podejść? Nie no, ewidentnie nie, ewidentnie coś innego trzeba tutaj zrobić. Ale drzwi są zamknięte. Słuchajcie, kręciłam się tutaj bardzo długo. I nie zauważyłam, że w tym pomieszczeniu, w którym mamy te zamknięte drzwi, tu jest po prawej przejście. A ja cały czas kręciłam się, wracałam nawet troszkę dalej i z różnych perspektyw próbowałam tutaj wypatrywać jeszcze jakieś iluzji. Dobra, nie wiem ile czasu tutaj pobiegałam, ale chyba z pół godziny. Jak ja nie zauważyłam tego przejścia, nie pytajcie. Oj, dobra, jesteśmy po drugiej stronie. I teraz możemy otworzyć te drzwi, no. To było tak proste.
to było tak banalnie proste. Rozwiązanie leżało tuż pod nosem, a ja tego nie zauważam. Ej. Dobra, schodzę na górę. Teraz powinno już nam pójść ładnie. Została tam w sumie jedyna iluzja. Jeżeli to wszystko, pod warunkiem, że to wszystko pójdzie za jednym zamachem. A nie zostało rozbite na dwa na przykład. O nie, ciemność. Ciemność. No dobra. No i pięknie mamy to, ale na sam początek walki widzieliście, to tych dwóch kolosów się pojawiło. Uff, no i tutaj nic nie mówię zazwyczaj podczas walki, bo wolę się skupić na walce i też... O, patrzcie na to. No i mamy cały most. Wolę się skupić na walce i też... wiecie. To też bardzo fajnie się ogląda tę walkę. Moim zdaniem i też te głosy nam tutaj, wiecie... Nie wykrzykują, co my mamy robić. Dobra, jest jeszcze przejście na górę. Chciałabym sobie to sprawdzić. No i okej, co my tutaj mamy? Znak. The Northmen say that each god will do battle at Ragnarok. Odin will fight the monstrous wolf and be killed, but his son will avenge him and plunge his sword into the heart of the beast. Freyr will face Surt, but he had given his sword away for love. Without it, he cannot defend himself against the flames. Thor will smite the Midgard serpent to no avail. The sun will grow black. The earth will sink into the sea. The stars will disappear. Fire and water will meet. Steam will shoot up. Flames will play against the sky. The heavens and earth and all the world will be burned. All the gods will be dead. And the warriors of Valhalla and the people everywhere. Senua,
prepare yourself for Ragnarok. For it is nigh. Zauważyłam, że w ten sposób, znaczy to jest moja taka teoria, nie? W ten sposób, przez te właśnie opowieści Drufa w tych kamieniach, możemy właśnie wyczuć, że jest finał, tak? Finał jest blisko, w sensie Ragnarok, to znaczy finał jest dość blisko. Ale też może być tak, że będzie Ragnarok rzeczywiście na sam koniec tej historii. Dobra, skorzystajmy z tego skrótu. Okej, coś się wydarzyło z grą, że się przez chwilę przycinała, ale już powinno być w porządku, słuchajcie. Dobra, kontynuujemy. No, powiem wam, że trochę się ogólnie tutaj... Co się dzieje? Wow, teraz walka. Aj. Nie. Kurde. Dobra, mamy to, słuchajcie. Behind you!
Wow, ale walka, słuchajcie, no naprawdę, ja tutaj wręcz wstrzymałam oddech przy tej walce. Wow. O kurde, ale widzieliście te przepiękne ciosy, które wchodziły w trakcie skupienia? Po prostu używałam tutaj bardzo dużo silnych ciosów. Głosy mówią o Heli. Próbują nas zatrzymać. I'm sorry. I didn't ask you to be a part of me. If you don't want to die with me, then leave me alone. Wow, słuchajcie, no niesamowite. Patrzcie na to i droga. Już nie ma powrotu. The noble warrior facing evil in search of victory and honor. Clear dividing lines. No. This place is not quite like that. It's as if it knows that true torment lies within. Memories you cannot defeat, cannot escape. This is her hell. She has nothing to fear in her. The gods have saved your mother. Through my hands. You killed her. It is the will of the gods.
Fuck the gods! You did this to her! Why? This is what happens when you listen to the voices of the underworld. They crawl into your soul and rot you from the inside. Defy the gods like your mother, and the darkness will come for you too. You understand, son? You are alive! She didn't defy the gods. She defied you. And so you killed her. You didn't pray to the gods. You prayed to your mother. Your mother, who was too weak to fight the darkness and abandoned you. You tortured her. You killed her. You are the darkness. Those rituals, the years of isolation, the pain that still haunts you. It was the only way to fight the curse within you. You're a liar. The darkness is inside you, let me destroy you. You're a liar! No, Sunwa. The darkness is here. You can't wish it away. And it will watch as you draw your last dying gasp. Wow, ale piękny soundtrack. Zobaczcie, mamy w ogóle Helę tam w oddali. No czuć, że jest to finał, słuchajcie. I faktycznie... Wow! I faktycznie to mogłoby się zgadzać, że ciemność skreował jej ojciec. O kurde. Kurczę, nie zrobiłam uniku.
Aj, no czemu nie wchodzi mi unik? Ale chyba nie możemy zginąć, tak mi się wydaje. Ale zobaczcie, jak tylko już Senua zaczęła mocno gnić. Już jej głowa aż zaczęła po prostu gnić. Ale soundtrack jest przepiękny. Dillian, I know you're here. Hold on. I'll find you. No nie, to ta bestia. Teraz, o kurde, wszyscy bossowie, którzy byli wcześniej. Wow, są wszyscy naraz. Ja nie wierzę, nie? Wow, co tu się wyrabia? Ja nie wierzę po prostu, co tu się wyrabia. No. Watch out.
trying to trick me again with your lies. I know he's here. You took him from me. You have him. Gideon is gone. Gideon is dead. Let him go now. I'm warning you. Or what? What can he do to me that you haven't already? Fight me. Come on. O kurde. Chyba starcie z Helą nas czeka, co? Może jeszcze nie? Słuchajcie, ta walka chyba nie była do wygrania. Walczyłam tutaj naprawdę długo. Ci przeciwnicy respili się tutaj w nieskończoność, więc wydaje mi się, że chyba musieliśmy rzeczywiście posłuchać tych głosów i odpuścić, ale no wiecie, dla mnie równało się to ze śmiercią, z przegraną. Pytanie, czy dobrze zrobiliśmy? You want me to believe? After all you've done to me? To him? You're not a lie, but you're a liar! You crawled into me to confuse me and deceive me. But I know it. I know you have him. Take it!
fight with you at Ragnarok. If you release him, I've got nothing left. No fear. No hate. No quest. Nothing. No power over me. I learned the hard way to not be afraid of death, so. Because a life without loss is one without love. You turn your back on death, and all you can see is the shadow that it casts. The longer you hide from it, the longer the shadow grows until all you can see is darkness. When our time comes, we must look death in the eye and embrace it as a friend. Only then can we let go of our fear. And emerge from our darkness. Thank you.
Never forget what it is like to see the world as a child, Senua. Every autumn leaf is like a work of art. Every rolling cloud a moving picture. Every day a new story. We too emerge from this magic, like a wave from the ocean, only to return to the sea. Do not mourn the waves, the leaves, and the clouds. Even in darkness, the wonder and the beauty of this world never leaves us. It is always there, waiting to be seen again. This is where my story once began. And so it has to end here. Because I cannot see further than this. Follow us. We have another story to tell. Wow. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie. Ja teraz tutaj przyciszę trochę tę muzykę. No powiem wam, naprawdę nie spodziewałam się takiego fajnego zakończenia. Z jednej strony myślałam, że Senua zginęła, bo tak to też wyglądało, że Hel ją zabiła. W pewnym momencie wydawało mi się, że Hel to tak naprawdę mogła być jej matka. Czy to miałoby sens? Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. Ja nie będę się zbyt rozpowiadać tutaj na temat samej gry, bo o samej grze opowiadałam w trakcie rozgrywki przez całą serię. W wielkim skrócie, podobało mi się tutaj absolutnie wszystko. Przede wszystkim trzeba pochwalić tutaj niesamowitą historię i niesamowite przesłanie. O przesłaniu nie mówiłam wcześniej, bo dopiero zobaczyliśmy je na sam koniec. Podczas finału. Rzeczywiście ta walka, którą mieliśmy, była nie do wygrania, ponieważ pojawiało się sporo przeciwników non-stop i głosy zaczęły nam później podpowiadać, żeby odpuścić. Ja na początku ich nie chciałam słuchać ze względu na to, że te głosy potrafiły wiele razy podczas rozgrywki prowadzić nas na manowce, mówić najpierw jedno, a później mówić zupełnie co innego. Otwórz te drzwi. Nie, nie otwieraj tych drzwi. Uciekaj. Idź w tę stronę. Wiecie, za sekundę słyszeliśmy co innego, więc na początku nie słuchałam tych głosów i walczyłam, ale kiedy zobaczyłam, że ta walka nie ma sensu, bo ci przeciwnicy pojawiają się non-stop, zrobiłam cięcie, walczyłam naprawdę bardzo, bardzo długo. W ogóle zauważyłam też jedną rzecz podczas walki, że to było nietypowe, bo wcześniej czegoś takiego nie było podczas walki nawet z większą grupą przeciwników, tylko przy tym odcinku coś takiego było. Nie wiem, czy wy to słyszeliście na nagraniu, ale ja słyszałam w grze takie delikatne trzaski podczas walki i wydaje mi się, że to było po prostu z gry, ale to po prostu mogło być związane z tak dużą ilością przeciwników na ekranie i z tak dużą ilością po prostu ataków, uderzeń i to nie były jakieś ogromne trzaski, takie naprawdę delikatne. Sprawdzę na nagraniu, czy to się nagrało, czy nie. W każdym razie, no, czegoś takiego wcześniej nie było. Pomijając ten fakt i
skupiając się całkowicie na grze, moim zdaniem jest to naprawdę genialna przygoda, którą warto przejść, warto poznać ze względu na jej fantastyczną opowieść. Przepiękny design, przepiękny wygląd, naprawdę. Powiem wam, twórcy się tutaj postarali, wszystko wygląda naprawdę przepięknie. Mechaniki walki bardzo proste, ale dają radość, naprawdę. Mi osobiście mechaniki walki, czy mechaniki te łamigłówkowe, w których mieliśmy szukanie run, nie nudziły mnie, mimo że były powtarzalne i cały czas wyglądały tak samo, nic nowego się tutaj nie dodawało, to i tak mi osobiście się nie nudziły. Mechanika walki zaś przypomina tę, którą znamy z serii Dark Souls, ale wiadomo, nie jest to Souls. W każdym razie walczyło się naprawdę podobnie i nie zginęłam chyba praktycznie, chyba tylko raz zginęłam na surtrze Bogu Ognia tak sama, bo oczywiście musimy brać pod uwagę też, że gra posiada śmierci fabularne, które dzieją się w cutscenkach, na które nie mamy tak naprawdę żadnego wpływu. Osobiście na pewno będę chciała jeszcze raz zagrać sobie w przyszłości w tą grę i na pewno będę chciała skupić się na dwójce, która będzie wychodzić w tym roku. Mam nadzieję, że seria wam się podobała i ja was zachęcam gorąco do oceny oraz do podzielenia się swoimi wrażeniami z tej całej gry w komentarzach, co wam się najbardziej w tej grze podobało. I jeszcze na sam koniec odniesiemy się do zakończenia, ponieważ to wywarło na mnie ogromne wrażenie. Jak mówiłam, myślałam na początku, że Senua zginęła, a tak naprawdę Senua przeżyła. Ona po prostu pogodziła się z odejściem swojego ukochanego. Tak bardzo chciała udać się do Hel, do Helu, żeby go wyciągnąć, żeby wyciągnąć jego duszę, a tak naprawdę zrozumiała, że śmierć jest nieunikniona i tak czy siak śmierć by i tak jego odebrała, czy też śmierć, to śmierć odebrałaby po prostu którejś z nich wcześniej, więc to było nieuniknione i po prostu ona musiała to zrozumieć i pogodzić się z tym. Co z tą ciemnością? Czy ciemność pochodziła rzeczywiście od jej ojca? To miałoby sens. Może ta ciemność pochodziła w pewnym sensie od jej ojca, ale częściowo została zaszczepiona w niej w postaci właśnie tej zgnilizny, którą widzieliśmy przez dawne doświadczenia ze swoim ojcem z przeszłości. On był tą ciemnością, ale w pewnym sensie zaszczepił tę ciemność w niej. W formie takiego strachu, w formie winy, że się obwiniała, że to wszystko przez nią, że jest przeklęta i tak dalej. Myślę, że to właśnie w takim kontekście wszystko było. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Wypowiedzcie się proszę na ten temat. I zachęcam was gorąco do subskrypcji kanału. Dajcie również znać w komentarzach, czy chcecie drugą część. Czy chcecie zobaczyć na moim kanale Hellblade 2, który będzie wychodzić w tym roku. Ja na pewno będę chciała skupić się na tym tytule. Na pewno będę chciała go ograć. Pytanie do was, czy chcecie pełną serię Zagrajmy w Hellblade 2. Ja was zapraszam na serwer Discord i zachęcam również do kliknięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco z nowościami na kanale. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.